18 marca minęła 157. rocznica bitwy pod Grochowiskami. Od lat organizatorem widowiska i inscenizacji bitwy pod Grochowiskami jest burmistrz Pińczowa pan Włodzimierz Badurak. Ze względu na panującą epidemię niemożliwe było zorganizowanie tej uroczystości. Władze Pińczowa nie zapomniały o tej rocznicy. Wiązanki kwiatów złożył burmistrz Pińczowa pan Włodzimierz Badurak w asyście sekretarza gminy pana Marcina Kozłowskiego oraz starosta pińczowski pan Zbigniew Kierkowski. 18 marca 1863 roku odbyła się bitwa pod Grochowiskami w folwarku zlokalizowanym pośród lasów w połowie odległości między Pińczowem a Buskiem. Jedna z najkrwawszych bitew w powstaniu styczniowym zakończona zwycięstwem Polaków nad wojskiem rosyjskim. W poprzednim roku mogliśmy zobaczyć, jak wyglądała ta bitwa w inscenizacji zorganizowanej przez wielu uczestników. Wróćmy do urywków tej uroczystości. Jeśli Państwo mają życzenie zobaczyć całość, zapraszam do archiwum naszej telewizji z 24 marca 2019 roku. Pedro!